Wasi starsi koledzy są poszukiwani przez Urząd Bezpieczeństwa. Mamy do czynienia z przykładem, jak władza, która mieni się demokratyczną, zamierza rządzić w naszym kraju. Przepraszam, zadawałem w koleżankę. Smarkacze. Zobacz tam z przodu. Na czym mam dychać? Proszono mnie, abym polecił korepetytora. W której pan jest klasie? W trzeciej gimnazjalnej. Wygląda pan dojrzalej. To kogo mam uczyć? Mnie. Już ona cię nauczy lepiej niż ty ją. To starsza pani. A ile ona może mieć lat? Na pewno ponad 25. A jak na przykład będzie... kolano. Doszedłem do wniosku, że sytuacja dojrzała do czynu. Co masz na myśli? Panienki. Internat? Internat. Burdel, panie profesorze! Biedna Polsko. Słyszę, że macie jakąś lokalną sensację. Ludwik stanął wczoraj w obronie honoru kobiety, za co został pobity i wtrącony do celi na całą noc. Mógłby zatłuc na śmierć milicjanta. Biorę całą winę na siebie. Oni są niewinni. O tym, czy są winni, zadecyduje sąd. Są trzy słowa, którym musimy dochować wierności. Bóg, honor i ojczyzna. Ja miałem 14 lat, kiedy chciałem bić się w powstaniu. Przestraszył się pan? No oczywiście, jak żeby inaczej. Niech pan się zastanowi, bo idą ciężkie czasy. Ale to już są uczucia wyższe, wznioślejsze. Dla wrogów ludu nie ma litości i nie będzie. Panowie, jaka jest nasza odpowiedź?